antenę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na spotkanie rodziny Radia Maryja w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Pozdrawiam telewidzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Serdecznie pozdrawiam ojców redemptorystów na czele z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, gdzie czczona jest słynąca łaskami figura Matki Bożej, którą 11 września 1966 roku tu w Limanowej koronował ówczesny metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła, a 22 czerwca 1983 roku rekoronował na krakowskich Błoniach już jako Ojciec Święty Jan Paweł II. Świątynia, w której się znajdujemy, została konsekrowana 2 października 1921 roku. Od 30 lat kościół ten nosi tytuł Bazyliki Mniejszej. Zapraszam teraz wszystkich tutaj obecnych oraz radiosłuchaczy i telewidzów na program słowno-muzyczny pod tytułem W duchu wdzięczności Panu Bogu za wolną Ojczyznę i Maryję, która jest naszą Matką. W wykonaniu orkiestry Dęty i chórów działających przy Limanowskim Sanktuarium. W programie usłyszymy w wykonaniu chóru chłopięcego utwory Ave Maria Henryka Jana Botora w opracowaniu Józefa Siedlika oraz Krzyż i Orzeł z muzyką księdza Wiesława Kądzielawy z tekstem biskupa Józefa Zawitkowskiego w opracowaniu Lucjana Bożka. W wykonaniu chóru męskiego usłyszymy utwory Bogu Rodzico Dziewico księdza Kazimierza Pasionka oraz Nie opuszczaj nas Jana Leśniewskiego. W wykonaniu chóru mieszanego Canticum Jubileum Rotę Feliksa Nowowiejskiego oraz Błogosław Matko naszej polskiej ziemi Ottona Żukowskiego. A na zakończenie wykonaniu parafialnej orkiestry Dęty i utwory Błękitne rozwijmy sztandary z muzyką Romana Gruszeckiego oraz Dawna Polski tyś królową w opracowaniu Marka Michalika.
z przewodnika o Bazylice Kolegiackiej pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, autorstwa Józefa Szymona Wrońskiego. Bazylika w Limanowej to najlepszy w Polsce budynek sakralny z czasów modernizmu. Myśl o budowie kościoła zrodziła się w 1891 roku w obliczu zbliżającej się setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Poświęcenie zaś zbiegło się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918, a konsekracja nastąpiła 3 lata później w roku 1921. Dawna i najnowsza historia kraju, jego tragiczne czy radosne zdarzenia społeczne, polityczne i religijne znalazły w nim swój oddźwięk. To też Kościół pomnik Konstytucji 3 maja określany jest jako najbardziej polski z polskich kościołów.
homilii wygłoszonej przez arcybiskupa Karola Wojtyłę podczas koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej 11 września 1966 roku. Piękna to figura i bardzo wymowna. Historycy sztuki zwracają uwagę na to, że Maryja Boleściwa, którą tutaj widzimy w tajemnicy opłakiwania własnego dziecka, że ta Maryja Boleściwa jest przecież jakoś radosna. Z czego ta radość? Moi drodzy, to jest radość z jej ostatecznego macierzyństwa. Radość z macierzyństwa, za które zapłaciła cierpieniem i krzyżem własnego syna. To radość z macierzyństwa, które jest jej macierzyństwem względem nas. Stwierdzają nadto znawcy sztuki, że Jezus, który spoczywa na kolanach, na łonie swej matki, chociaż dorosły mężczyzna, jest przecież od niej mniejszy. Jak gdyby w tej swojej maleńkości raz jeszcze chciał wyrazić, uprzytomnić swej matce narodzenie w Betlejem. Jakby chciał jej powiedzieć: widzisz, po to się narodziłem w Betlejem i po to ty się narodziłaś w Betlejem jako moja matka, żebyś się oto narodziła u stóp mojego krzyża, nad moim martwym ciałem, żebyś się narodziła jako matka wszystkich ludzi.
z homilii wygłoszonej przez arcybiskupa Karola Wojtyłę podczas koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej 11 września 1966 roku. Kiedy dzisiaj ta wasza Matka Boża została ukoronowana, to pragniemy ją wam tutaj pozostawić, ażebyście patrząc na nią, na to przedziwne jej narodzenie pod krzyżem, w którym rodzi się ona sama jako Matka nasza, Matka wszystkich ludzi po wszystkie czasy, żebyście patrząc na nią mogli, wy teraz i ci, co po was przyjdą, przyszłe pokolenia, rozumieć równocześnie bóle narodzin nowego świata, bóle narodzin Kościoła w nowym świecie. I żebyście w tym cierpieniu Kościoła, które się wiąże z narodzinami nowego świata na naszej ziemi, uczestniczyli z całym męstwem, z całą cierpliwością i wytrwałością. Żeby ta Matka oświecała drogi waszej pracy, czy na polu, w warsztacie, w szkołach, w fabrykach, żeby oświecała swoim wzorem, swoim macierzyństwem drogi waszego życia rodzinnego, małżeńskiego, sąsiedzkiego, żeby rozświecała drogi wychowania młodzieży i dzieci, żeby tak wciąż stała przed wami na tym swoim miejscu wybranym od stuleci, żeby wciąż na tym miejscu tronowała, na tym swoim tronie cierpienia i chwały i żeby was uczyła Chrystusa.
Dziękuję chórowi chłopięcemu, chórowi męskiemu, chórowi mieszanemu Canticum Jubileum oraz parafialnej orkiestrze Dętej za występ. Dziękujemy dyrygentom, pani Halinie Dyczek, pani Teresie Staśko i panu Markowi Michalikowi za przygotowanie chórów i orkiestry, jak również akompaniującym. Na organach pani Edycie Lachor-Mitkowskiej oraz na skrzypcach panią Dominice Sławek i Marii Wronie. Teraz bardzo proszę proboszcza tej parafii i kustosza naszego sanktuarium, księdza prałata Wiesława Piotrowskiego, o przedstawienie historii parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wyrażam wielką radość, że dzisiaj rodzina Radia Maryja spotyka się w sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. O godzinie 18:20 będzie sprawowana msza święta i wtedy skieruję słowa powitania. Teraz przedstawię krótko historię oraz rys duszpasterski parafii. Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej powstała w 1510 roku, kiedy został wybudowany pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Kościół ten spłonął w pożarze miasta w 1769 roku. Na jego miejscu powstał drugi z kolei kościół drewniany poświęcony w 1779 roku. Przetrwał on do roku 1909. Ponieważ był za mały i zbyt ciasny dla potrzeb mieszkańców powiększającego się miasta i napływających pielgrzymów, został rozebrany z myślą o budowie na jego miejscu obecnej świątyni. Kościół ten powstał z inicjatywy ówczesnego proboszcza, księdza Kazimierza Łazarskiego, jako wotum upamiętniające stulecie Konstytucji 3 maja. Budowa została zrealizowana w latach 1910-1918. W roku zakończenia budowy kościół ten został poświęcony. Jego konsekracji dokonał 2 października 1921 roku ówczesny biskup tarnowski Leon Wałęga. 28 maja 1991 roku, w roku 200. rocznicy Konstytucji 3 maja, Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł świątynię w Limanowej do godności Bazyliki Mniejszej. W limanowskim kościele czczona jest cudowna figura Matki Boskiej Bolesnej, tak zwana Pieta, o czym świadczą liczne wota, z których najstarsze pochodzą z XVII wieku. Początkowo figura znajdowała się w kaplicy w Mordarce, skąd w 1753 roku została przeniesiona do kościoła w Limanowej. 11 września 1966 roku ówczesny metropolita krakowski, arcybiskup Karol Wojtyła, dokonał koronacji Piety koroną papieską. Zaś po kradzieży korony 27 maja 1981 roku już jako papież Jan Paweł II dokonał na krakowskich Błoniach 22 czerwca 1983 roku rekoronacji słynącej łaskami figury. Obecnie parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej liczy ponad 13 tysięcy wiernych. Nasza wspólnota parafialna wyróżnia się pobożnością maryjno-pasyjną. Wierni licznie gromadzą się zarówno podczas nabożeństw maryjnych w ciągu całego roku, jak i nabożeństw pasyjnych w okresie Wielkiego Postu. Szczególną troską w naszym sanktuarium otaczane są osoby chore, niepełnosprawne i samotne, dla których w każdy piątek organizowane jest nabożeństwo ku czci Matki Boskiej Bolesnej, połączone z modlitwą o uzdrowienie, które jest też transmitowane przez internet. Wielu chorych uczestniczy w nabożeństwie organizowanym dla nich podczas tygodniowego odpustu we wrześniu, a także w przypadającym 11 lutego
dniu chorego, kiedy udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. Parafialna Caritas codziennie wydaje dla osób starszych i samotnych ponad 80 posiłków, a wraz ze Stowarzyszeniem Świętego Wincentego a Paulo organizuje całoroczną opiekę dla osób chorych, niepełnosprawnych i samotnych. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych wydawanych jest ponad 200 paczek. Przy naszym sanktuarium działa diecezjalne katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo. Parafianie, zarówno dorośli, jak i młodzież oraz dzieci, angażują się w życie parafii nie tylko licznie uczestnicząc w niedzielnych mszach świętych, lecz także w ciągu tygodnia. Duża grupa spośród nich należy do ponad 20 różnych grup modlitewnych, wspólnot i ruchów katolickich. Naszą radością jest, że przy sanktuarium działają dziewczęca schola muzyczna, chór chłopięcy, chór męski, chór mieszany Canticum Jubileum, zespół muzyczny i parafialna orkiestra dęta. Na terenie parafii są dwa domy zakonne sióstr ze Zgromadzenia Świętego Wincentego a Paulo oraz ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi. Siostry podejmują posługę jako pielęgniarki w szpitalu powiatowym, jako katechetki w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz średnich, a także w kuchni Caritas i w kościele parafialnym. Obecnie w parafii posługuje 6 księży wikariuszy, kapelan szpitala, penitencjarz oraz 3 kapłanów, którzy pomagają w pracy duszpasterskiej. Z parafii pochodzi ponad 20 sióstr zakonnych i ponad 40 kapłanów, a 3 alumnów przygotowuje się do przyjęcia święceń kapłańskich w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W ostatnich latach, dzięki ofiarności parafian i pielgrzymów, wymieniony został dach bazyliki oraz pokrycie wież i kaplic, odnowione zostały ściany zewnętrzne, a także odrestaurowano wnętrze kościoła. Obecnie przygotowujemy się do wymiany organów, to jest do zastąpienia obecnych nowym 55-głosowym instrumentem. Przede wszystkim jednak naszą główną troską jest dalszy rozwój kultu Matki Boskiej Bolesnej Pani Limanowskiej oraz rozwój duchowy poprzez udział w życiu sakramentalnym. Zapraszam teraz do wspólnej modlitwy Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcieleniem Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Amen.
i za naszych zmarłych wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Teraz proszę ojca Dawida o podejście tutaj i skierowanie do nas kilku słów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Niezmiernie serdecznie pozdrawiamy od wszystkich, którzy w Toruniu na co dzień posługują, których słyszymy, których widzimy, tutaj w Limanowej zebranych, tej pięknej bazylice, ale również wszystkich, którzy łączą się wraz z nami za pośrednictwem transmisji telewizji Trwam oraz Radia Maria. A to pozdrowienie oczywiście na czele z ojcem dyrektorem, ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Moi drodzy, gromadzimy się w bazylice mniejszej, w Limanowej, u stóp Matki Bożej Bolesnej, jako rodzina Radia Maria. Wielka radość, że z tak różnych miejsc przybywamy, łączymy się we wspólnym pielgrzymowaniu, uwielbiając Pana Boga za to dobro, które dokonuje się w rodzinie Radia Maryja, w poszczególnych kołach, w poszczególnych biurach. Bardzo w tym miejscu dziękuję tym wszystkim, którzy przybyli z tak różnych miejsc. To wielka, wielka, wielka radość i za to bardzo serdecznie Wam, drodzy, dziękujemy. Cieszymy się również obecnością ojca dyrektora pośród nas. Nie jest obecny fizycznie, ale duchowo i jest również na łączach. Ojcze dyrektorze. Tak, jestem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Pięknie, pięknie wyglądacie, kochani. Piękne twarze, piękni ludzie, widać, że tacy zamyśleni. Tak, w przepięknym kościele. Piękne, przepiękne sanktuarium. Kochani, ja nie mogłem przyjechać, oczywiście myślałem o tym, żeby przyjechać. Nawet jeszcze mówiłem wczoraj ojcu Dawidowi, ale trochę różnych obowiązków jest tutaj. I no nie można wszędzie być, gdzie by się chciało być. Tak, ja oglądam was z pewnym opóźnieniem, bo przez komputer. Tak, ja widzę teraz ojca, akurat ojca Dawida, widzę innych bardzo, ale widzę ludzi z Nowego Sącza, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, z innych stron. Chwała Panu, że jesteście. Kochani, jeżeli pozwolicie, to ja powiem, że do Limanowej czuję taką wielką sympatię. Od dziecka. A jak to było? Po prostu jeździliśmy na kolonie z zakładu pracy rodziców i przywozili nas parę razy do Limanowej na wakacje. To było koło takiego, mieszkaliśmy w szkole, pamiętam, koło takiego potoku, po którym jak deszcze były, to on bardzo był wartki i duży się robił. Tak, ale co było takiego interesującego? Otóż niedziela jak była, to nam nie dali iść do kościoła. To były czasy komunistyczne. A co myśmy robili? Po prostu uciekaliśmy. Uciekaliśmy do kościoła. I co w tym kościele? Stawaliśmy bardzo blisko balustrady, tuż przy ołtarzu. Patrzyliśmy na figurę Matki Bożej. Oczywiście tak jak dzieci uczestniczyliśmy, patrzyliśmy, to wszystko było piękne. To byli rozmodleni ludzie. To wpływało, pamiętam jak na mnie wpływało to pozytywnie bardzo. I był ksiądz proboszcz. Pamiętam, on miał siwe włosy, starszy człowiek, starszy pan. Ten ksiądz proboszcz i on do nas wychodził po mszy świętej
Myśmy mu mówili, że myśmy uciekli, że nas nie puścili do kościoła, a on bardzo pozytywnie z nami rozmawiał, uśmiechał się i to zostało. To zostało, kochani. To było coś niesamowitego. I została mi ta sympatia właśnie od tego kościoła, od tego sanktuarium, od tego proboszcza. Właśnie jak można wpłynąć na dziecko pozytywnie, to przykładem jest ten ksiądz. A druga sprawa, to Radio Maryja, gdy zaczęło się, ojciec Jan Steliga mówił mi, jest taka pani pielęgniarka. Ojciec Steliga chodził do szkoły średniej chodził w Limanowej właśnie. I mówi, jest pani pielęgniarka, pani Franczak. Do dzisiaj pamiętam, ta pani Franczak, przesympatyczna, ona organizowała Radio Maryja, rodzinę Radia Maryja, pomoc Radio Maryja. Właśnie wam za to dziękujemy, tej pani, ale i wam wszystkim. To jest pierwsze. Drugie, taka sympatia to ojciec Dawid, który dzisiaj jest na spotkaniu rodziny Radia Maryja w Limanowej, był na rekolekcjach dla młodzieży i opowiadał, jak dużo młodzieży przychodziło na te rekolekcje, jak bardzo pięknie przeżywali te rekolekcje. Właśnie to wszystko, to widać, że tu jest wiara, nawet po tych wszystkich zespołach, które są u was. Oglądałem, patrzyłem świadomie na to, bardzo cieszę się, że tyle dzieje się w waszej parafii, w waszym sanktuarium w Limanowej. To jest przykład dla innych. Przykład dla innych. Te transmisje poniedziałkowe pokazują to piękne, duchowe bogactwo Polski. Duchowe bogactwo, które niesie Kościół. I za to wszystko dziękujemy. No i oczywiście prosimy o dalszą współpracę, bo my służymy Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, narodowi polskiemu. Tak chcemy służyć. Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i tak dalej, i tak dalej. A teraz widzę różnych ludzi. Widzę panią Rozalię ze Złotej. Widzę, chyba to jest rodzina, taka pani w krakowskim stroju, chyba to jest rodzina ojca Jana Króla, tak mi się wydaje. Widzę innych, widzę siostry zakonne, siostry miłosierdzia. U nas w Radiu Maryja posługuje jedna siostra miłosierdzia. Są siostry rodziny Marii w Limanowej. U nas w sanktuarium też są siostry rodziny Marii. Zobaczcie, wszystko jest, jesteśmy wszyscy w jednej rodzinie. Za wszystko Bóg zapłać i prosimy was dalej o to, żeby jak najwięcej ewangelizować, wpływać na młodzież pozytywnie, na dzieci, na młode rodziny, bo jest bardzo wielki walec w całym świecie, a w Polsce teraz szczególnie te siły rzucone są na Polskę, żeby zateizować Polskę, oderwać od Pana Boga. O, widzę siostrę, która organizuje wiele pielgrzymek. Taka piękna chusta biała na głowie. Zapomniałem jakiej siostry imię, ale proszę wybaczyć. Zawsze siostra jest uśmiechnięta. Sympatyczny. Dziękujemy za waszą życzliwość, za sympatię, za wszystko i działajmy wszyscy razem dla Kościoła, dla Ojczyzny, na chwałę Bożą. Alleluja i... Pięknie. Alleluja i... I do roboty ewangelizacyjnej. Tak jest. Bóg zapłać księdzu Prałatowi, proboszczowi parafii, wszystkim księżom, jest ich 6, no pięknie. Muszę jeszcze powiedzieć, Bóg zapłać księdzu biskupa, pozdrawiam księdza biskupa ordynariusza, który jest chyba z Limanowej, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, także nie wiem, czy nie mylę się,
Ale tak. Tak, tak. Widzę. Tak jest, ojcze? Tak, dokładnie tak. A siostrze, jak na imię tej siostrze, do której ojciec podszedł? Siostra Stanisława. No Bóg zapłać właśnie za tę apostolską postawę, za to wszystko. I pani Rosalia, tyle pielgrzymek robi. Ludzie, wszyscy organizujcie coś, żeby ludzie mieli doświadczenie Pana Boga, przy Panu Bogu. Bo trzeba wiarę budować. To jest to. Bóg zapłać wszystkim jeszcze raz, księżom, księdzu biskupowi ważnemu. Takie nazwisko to jest, no. Tak, także wszystkim, wszystkim Bóg zapłać. I ta pani w krakowskim stroju, tak mi się wydaje, że to rodzina ojca króla. Taka sama kiedyś widziałem w Chicago. Ojcze, to, że widziałem. Podpytamy. Podpytamy. Podpytam. Bóg tak. Zapłać, niech Pan jest błogosławi, ja kończę, bo to już najwyższy czas, bo i tak spóźnieni już jesteśmy chyba. Bóg zapłać. Bóg zapłać serdeczne, ojcze dyrektorze. Czy ojciec dyrektor dobrze tutaj poznał? Dobrze poznał. Jestem ciocią ojca Jana Króla, ojca Janusza Dyrka i jeszcze Piotra Sułkowskiego, który posługuje w Rzymie. I dodajmy, gdzie pani syn studiował? Proszę? Gdzie pani syn studiował? Wnuk studiował w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej. Skończył te studia z tytułem inżyniera w marcu, a teraz kontynuuje naukę w Krakowie na Politechnice, chce robić magisterium. Proszę, to ja myślałem, że to syn, tak młoda, proszę pani. To ładnie. Moi drodzy, jeszcze tutaj podejdźmy do pani, od której w Limanowej chyba wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o Radio Maryja i tutaj posługę koła, biura. Może pani powstać na chwileczkę? Jak pani ma na imię? Małgorzata. Jak tutaj się zaczęło Radio Maryja? No właśnie pani Franczakowa założyła koło. Ja do niego wstąpiłam ponad 20 lat temu. Później ja to przejęłam. No a teraz przekazałam no młodszym i takim zaradniejszym małżeństwu, pani Zofii i panu Marianowi. I za to bardzo, moi drodzy, dziękujemy. Chciałby się spotkać z każdym z was, z siostrami, z każdym z was, porozmawiać, kilka słów zamienić. Bardzo dziękujemy za tą obecność i za modlitwę, do której serdecznie zapraszam. Te wszystkie intencje, wasze sprawy, sprawę rodziny Radia Maryja, i to wszystko, co mamy w naszych sercach, złóżmy na ołtarzu Pańskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Za chwilę rozpocznie się msza święta, której będzie przewodniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, ksiądz biskup Artur Ważny. On też wygłosi homilię. Śpiewać będą połączone chóry parafialne. Chór chłopięcy, chór męski, chór mieszany Canticum Jubileum. Wystąpi także parafialna orkiestra dęta. Podczas tej Eucharystii będziemy się modlić w intencjach rodziny Radia Maryja oraz wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewizów Telewizji Trwam. Kapłani obecną mszę świętą będą koncelebrować w następujących intencjach. O Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej dla Grażyny, o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej dla pielgrzymów rodziny Radia Maryja z Mielca, o Boże błogosławieństwo dla rodziny Szewczyków i Królów, a dla zmarłych o radość życia wiecznego, a także będą polecać zmarłych Stanisława Sułkowskiego, Wiesława Aleksandrowskiego, Marię i Stanisława Mazurków i księdza Jana Muchę. Zbierane podczas Eucharystii ofiary będą przeznaczone na utrzymanie i rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Patrzcie na Maryję w tym momencie, kiedy stała się naszą matką. Żeby ta matka oświecała drogi waszej pracy, czy na polu, w warsztacie, w szkołach, w fabrykach, żeby oświecała swoim wzorem, swoim macierzyństwem drogi waszego życia rodzinnego, małżeńskiego, sąsiedzkiego, żeby rozświecała drogi wychowania młodzieży i dzieci, żeby tak wciąż stała przed wami na tym swoim miejscu wybranym od stuleci, żeby wciąż na tym miejscu tronowała, na tym swoim tronie cierpienia i chwały, i żeby was uczyła Chrystusa. Te słowa wypowiedział ówczesny metropolita krakowski, wtedy jeszcze arcybiskup Karol Wojtyła, podczas koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej tu w Limanowej. Dziś, 55 lat od tamtego wydarzenia, gromadzimy się w limanowskiej bazylice na mszy świętej, aby uczyć się Jezusa. Przychodzimy do Maryi, aby prowadziła nas do swojego Syna i wskazywała nam właściwą drogę, a gromadząc się na mszy świętej, możemy najlepiej poznać Jezusa, Jego ofiarę złożoną za nas na krzyżu i Jego miłość do nas, aby każdy z nas osiągnął życie wieczne. Jezusa uczymy się, gdy łączymy się z Nim w Komunii Świętej. Poznajemy wtedy Jego miłość do każdego z nas, aby tą miłością dzielić się z naszymi bliskimi, których spotykamy na co dzień w naszym życiu. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii w limanowskiej świątyni, która 100 lat temu została konsekrowana, a od 30 lat nosi tytuł Bazyliki Mniejszej. Witam rodzinę Radia Maryja oraz wszystkich was, siostry i bracia z Limanowej, a także z okolicznych miejscowości. Bardzo serdecznie witam kapłanów obecnych na tej mszy świętej oraz siostry zakonne. Cieszę się z obecności ojca Dawida. Pozdrawiam serdecznie dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam, ojca Tadeusza Rydzyka. Pozdrawiam także wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja i telewidzów Telewizji Trwam, a szczególnie wszystkich chorych, cierpiących i samotnych, łączących się z nami w kraju oraz za granicą. W imieniu nas wszystkich witam serdecznie księdza biskupa Artura Ważnego, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Ksiądz biskup jest związany z tą parafią, gdyż jako neoprezbiter przez 4 lata pracował w tym sanktuarium. Wielokrotnie też tutaj głosił Słowo Boże podczas różnych nabożeństw, odpustu czy też rekolekcji. Już jako biskup przeprowadził pierwszą w swojej posłudze biskupiej wizytację kanoniczną w naszej parafii. Księże biskupie, wyrażam wdzięczność za twoją obecność wśród nas. Proszę o modlitwę w intencji wszystkich nas tutaj obecnych, całej rodziny Radia Maryja, wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów Telewizji Trwam. Proszę także o skierowanie do nas pasterskiego słowa. Wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy. Niech Maryja uczy nas Jezusa. Każdy z nas w swoim czasie został konsekrowany przez Chrzest Święty na świątynię Boga. Zaglądnijmy teraz do naszych serc. Pomyślmy o naszych marzeniach i o naszych lękach. Chcielibyśmy je złożyć na ołtarzu. W tych intencjach będziemy się modlić. A
a świadomi naszych grzechów i zaniedbań przeprośmy za nie, by nasza modlitwa mogła podobać się Panu Bogu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego ojca do kraju, który Ci ukażę. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu i zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Haranie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More, a w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Oto słowo Boże. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
też wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Pokazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Pan Bóg uczynił wielkie z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus.
Wyjdź z domu Twego Ojca do kraju, który Ci wskaże. Będę Ci błogosławił. Staniesz się błogosławieństwem. Takie zadanie otrzymał Abraham. Takie zadanie otrzymała Maryja. I takie zadanie otrzymuje każdy z nas. W jaki sposób wypełnić tę drogę wiary, przygodę wiary, którą Bóg powierza każdej i każdemu z nas, tak jak Abrahamowi, tak jak powierzył Maryi. Wyjść z domu Twego Ojca, nie wiedząc do końca, dokąd się idzie, wejść w widzenie Boga, do kraju, który Ci wskaże, czyli wierzyć, to znaczy patrzeć tak jak Bóg, uczestniczyć w widzeniu Boga. Będę Ci błogosławił, jeśli będziesz szedł tą drogą, którą Ci wskażę, chociaż do końca jej nie znasz i nie rozumiesz. I przez to staniesz się błogosławieństwem. Taką drogę też przeszła Maryja. Ta, która uwierzyła, tak jak Abraham, nie wiedząc, że ta droga, którą rozpoczęła swoim fiat w Nazarecie, zaprowadzi ją na Golgotę. I tam to fiat będzie dopełnione. Jesteśmy na Golgocie. Patrzymy na nią, która stoi pod krzyżem. Dla wielu ten krzyż jest głupstwem i zgorszeniem. Niestety coraz więcej ludzi tak myśli. I nie wie o tym, że traci to, co najważniejsze, jeśli odchodzi spod tego krzyża. Patrzymy na nią, zachwyceni jej wiarą, bo ta wiara właśnie tam się dopełnia. Bo ta wiara zaprowadziła ją na szczyt miłości. Maryja, stojąc obok krzyża, mówi nam, że tam trzeba stanąć, żeby wiedzieć, jak przejść tę drogę wiary, wypełniając ją miłością, bo o miłość chodzi. O miłość chodzi. Papież Benedykt, kiedy był w Polsce, na Jasnej Górze powiedział: przeglądajcie się w sercu Maryi. Uczcie się od niej, jak iść tą drogą wiary. Jak się przeglądać w jej sercu? Wiemy, że przysłowie mówi, co w sercu, to na ustach. A więc patrzymy na usta Maryi i widzimy, że wypowiedziała 7 słów, które zapisano w Ewangeliach. W sumie wypowiedziała 6, ale 7 możemy się domyślać. I to jest takie zwierciadło, które warto mieć przed sobą i wpatrywać się w nie, aby przeglądać się w sercu Maryi, przeglądać się w jej wierze, patrzeć na te słowa, które zaprowadziły ją aż na Kalwarię. To jest takie miejsce szczególne w innej Ewangelii niż ta, którą przeczytaliśmy przed chwilą. W Ewangelii Łukasza ta scena jest w ten sposób opisana, że ludzie, którzy patrzyli się na krzyż, patrzyli się na widowisko i schodzili stamtąd, bijąc się w piersi. To było widowisko. Teorian po grecku. Orygenes powie theos orao, boskie widzenie. Kiedy patrzymy na krzyż, to zaczynamy rozumieć wszystko. Zaczynamy rozumieć więcej. Krzyż nam wyjaśnia wszystko, ale trzeba tam być. Bo krzyż jest widowiskiem, które od strony ludzi jest ruiną, jest nieszczęściem, jest porażką. Ale od strony Boga jest boskim widzeniem. Jest interpretacją rzeczywistości. Jest szkołą miłości. I dlatego ona tam jest, że wcześniej wypowiedziała te 7 słów, które mówią, jak kochać, żeby dojść na szczyt i żeby wypełnić miłość, żeby dopełnić miłości. Przez ponad 100 lat w tym kościele ta Ewangelia o Maryi, która stała pod krzyżem, była czytana wiele razy. Sam to przeżywałem przez te 4 lata, kiedy tutaj byłem, a później niejednokrotnie, kiedy tutaj przyjeżdżałem.
To stanie pod krzyżem jest wyjątkowe, bo nas właśnie uczy, czym jest naprawdę miłość. Nie trzeba dużo mówić. Słowo Boże mówi, nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. I Maryja tak właśnie kocha. Popatrzmy na te jej 7 słów, które wypowiedziała. Po to, by się uczyć miłości, po to, żeby dojść na szczyt. I po to, żeby nauczyć się patrzeć tak jak Bóg. A to już wystarczy. Bo potem jest już nowe życie. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Miłość jest pewnym wyborem. Nie jest tym, co się czuje, ale jest tym, co się wybiera. Miłość jest wyborem. I miłość nie tyle zadaje pytanie dlaczego, ile pyta jak. Jak to się stanie? Miłość nie wszystko rozumie, ale zadaje pytanie jak mam kochać, w jaki sposób się to stanie. To jest trudne dla nas, bo my chcielibyśmy mieć wszystko wytłumaczone. Ale postawa czy Abrahama, czy Maryi pokazuje, że warto zaufać Bogu, chociaż nie wiem do końca jak. Bóg mi powie, Duch Święty stąpi na ciebie i powie ci, jak kochać. Kiedy zadajemy pytanie małżonkom, dlaczego się pobrali, dlaczego są ze sobą razem, to nie potrafią tego powiedzieć. Potrafią powiedzieć, jak to się stało, ale nie potrafią powiedzieć, dlaczego tak się stało. Miłość niekoniecznie potrzebuje tego dlaczego, ale właśnie potrzebuje jak. I kiedy pytamy Ducha Świętego, jak mam kochać, jak mam dokonywać wyboru, to On nam mówi. Duch Święty mówi, kochaj jak Jezus. Czasem trzeba kogoś kochać w taki sposób, jak On kochał jawnogrzesznicę, kiedy ją przyprowadzono do Niego i kiedy chciano ją ukamienować. I wtedy On się pochylił, zszedł do poziomu tej kobiety, popatrzył jej w oczy i już wiedział, jak ma postąpić. Nikt cię nie potępił, ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz. Tak miłość też potrafi kochać. Ale innym razem, kiedy przyszedł młodzieniec i zadał mu pytanie, co mam robić, żeby być szczęśliwym? Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział mu, masz za dużo. Dlatego jesteś nieszczęśliwy. Sprzedaj to, co masz i chodź za mną. Czyli jestem jednym spośród wielu, a ja chcę być pierwszy, najważniejszy, jedyny. Wtedy będziesz szczęśliwy. To ważne, żeby umieć w taki sposób powiedzieć do kogoś, kto ma w sercu piękne pragnienia i wiedzieć, jak go kochać, jak do niego dotrzeć. I trzeci moment, kiedy do Jezusa przychodzą faryzeusze i wystawiają go na próbę i są, jak Jezus rozpoznaje, obłudnikami i mówi im, wy plemię żmijowe, groby pobielane, to też jest miłość. Czasem trzeba tak kochać. Wstrząsnąć kimś, żeby go obudzić, żeby go zaprowadzić do prawdy, żeby się ocknął i zobaczył, że żyje w kłamstwie. Tak więc jak to się stanie? Jak kochać? To jest ważne pytanie. Jaką miłość wybrać? Jaki sposób miłości, metodę miłości? Bo miłość jest zawsze ta sama. Potem słyszymy, jak Maryja mówi, niech mi się stanie według słowa Twego. Wybór kończy się utożsamieniem z ukochaną osobą. Niech mi się stanie według Twego słowa. Rabini mówią żydowscy, że Bóg stworzył świat dekalogiem. Wypowiedział 10 słów i kiedy przeczytamy pierwsze stronice Księgi Rodzaju, rzeczywiście policzymy 10 słów, które Bóg wypowiedział. Stworzył świat, uporządkował dekalogiem. Niech mi się stanie według Twego słowa. Miłość ma pewne granice wolności. Miłość nie może przekraczać pewnych granic. Bo jeśli przekroczy, to naruszy Boży porządek. Nie utożsami się z tymi 10 słowami. My mamy nawet jeszcze łatwiej. Bóg nam wszystko chce uprościć, bo wie, że jesteśmy zabiegani i nie mamy czasu na wielką refleksję. To z tych 10 słów zrobił jedno. Jedno przez wielkie S. Jego Syn Jezus Chrystus. To przez Niego wszystko się stało. To tak naprawdę przez to jedno słowo zostało wszystko stworzone.
I z tym Słowem mamy się godzić w naszych wyborach. Niech mi się stanie według Słowa Twego. Tak mamy kochać. Ale żeby nam było łatwiej, to właśnie mamy te 10 słów, które są granicami. Dzisiaj wiemy, że próbuje się te słowa, te granice niszczyć, zastępować innymi. Próbuje się tworzyć jakiś nowy dekalog, nowe granice wolności, które tak naprawdę są niewolą. Maryja nas uczy, że miłość ma się utożsamić ze Słowem tak mocno. Niech mi się stanie według Twego Słowa. Nie chcę przekraczać granic, które Twoje Słowo wyznacza, bo będę niewolnikiem. Trzecie słowo, które mówi Matka Najświętsza, prawdopodobnie to było szalom. Kiedy Elżbieta mówi, skoro głos mego pozdrowienia zabrzmiał w Twoich uszach, głos pozdrowienia, Maryja pozdrowiła Elżbietę. Miłość wymaga, żeby zrezygnować z własnego ja. Żeby wyjść z siebie, poza siebie, żeby iść z nią, z miłością dalej. Tak robi Maryja. Kiedy utożsamiła się ze Słowem, niech mi się stanie według Twego Słowa, to potem idzie z miłością, która w niej jest, do Elżbiety. Jeśli nie pójdziemy z miłością, jeśli jej nie rozdamy, jeśli jej nie podzielimy, to ona umrze w nas. My się boimy tego dawania, bo boimy się, że nam braknie. Wczoraj tak pięknie, jeśli byliśmy w kościele, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu te słowa, które pokazały, w którym momencie Adam był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Kiedy wykrzyknął, ta jest kością z mojej kości i ciałem z mego ciała. Wtedy był najbardziej szczęśliwy, kiedy stracił żebro. Kiedy Bóg zabrał mu żebro i z tego żebra utworzył kobietę, był najbardziej szczęśliwy. Stracił kawałek siebie, ale zyskał żonę. Zyskał człowieka. Niedobrze, żeby człowiek był sam. Miłość potrzebuje, żeby ją dzielić z drugim. Dzisiaj tak wielu z nas boi się ofiary, boi się daru z siebie. Jesteśmy zapatrzeni w samych siebie. Mówi się o pokoleniu selfie, o pokoleniu singli, takich narcyzów zapatrzonych w siebie, którzy ciągle szukają samych siebie i nieraz przez całe życie i są nieszczęśliwi. A Bóg mówi, żyj dla kogoś, nie żyj sam. Podaruj miłość, podaruj coś z siebie, a zobaczysz, że będziesz szczęśliwy. To jest ryzyko wiary, bo nie wiadomo, czy jak dam coś, to zyskam więcej. Ale na tym polega wiara, na tym polega ufność, którą pokazywał nam Abraham i pokazuje Maryja. A potem wielbi dusza moja Pana. Miłość jest zawsze nieodłączna od radości. Kiedy człowiek autentycznie kocha, jest związany z Bogiem, ma w sercu Boga, to nie może nie być radosne. Po tym poznamy ludzi, którzy żyją Bogiem, że są radośni. Że to spotkanie z Nim przemienia się w wielkie szczęście, tak jak Jezus mówi, chcę, żeby radość wasza była pełna. Nie taką chcę wam dać radość, jaką świat daje. Świat cieszy się tym, czym nie powinien się cieszyć. Często tak jest. A ja chcę wam dać radość, która wypływa z tego, że jesteście ze mną w jedności. Pamiętamy, jak Bóg mówi do Kaina, czemu twoja twarz jest smutna? Czyżby grzech panował nad tobą? To często tak jest, że świat jest bardzo smutny, bo jest ogarnięty grzechem. Próbuje sztucznie tę wesołość sobie wytworzyć, ale to nie przynosi owoców. Maryja nas uczy, że miłość, którą wybieramy, więź z Bogiem, jest dobrą nowiną, jest radością i śpiewa magnifikat swojemu Synowi, który jest w niej i śpiewa też Bogu, który czyni dla niej wielkie rzeczy. I ważne, żeby to widzieć, widzieć te małe rzeczy i cieszyć się nimi też. Przeczytałem taki komentarz w mediach społecznościowych, że spotykają się dwie uczennice, chyba siódmej czy ósmej klasy i jedna mówi do drugiej, że denerwuje mnie moja babcia. Jak to cię denerwuje? No bo ciągle się cieszy.
to tym cię denerwuje, no bo ciągle się śmieje. I zapytałem ją, czego ona się tak cieszy. Zapytałam ją, a ona mi mówi, że bo kwiatki jej zakwitły. Kwiatki jej zakwitły i ona się tym cieszy. Dzisiaj wielu jest tak znudzonych, dzisiaj wielu jest tak smutnych, bo nie przeżywa więzi z Bogiem. A kto przeżywa więź z Bogiem jak ta babcia, to potrafi się cieszyć kwiatkiem, który zakwitł, a nie powinien może. Albo właśnie powinien i ona się cieszy, że to działa. Piąte słowo, które Maria wypowiada: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. I tu paradoks, bo miłość jest także związana często ze smutkiem. Ale ten smutek jest innego rodzaju niż ten, który wypływa z grzechu. To jest taki smutek, który przychodzi, bo człowiek wie, że miłość czasem się zamienia w krzyż. I akurat rodzice pierwsi, rodzice Jezusa doświadczyli tego, że przeżyli krzyż, bo im syn zaginął. I to jest trudne doświadczenie dla wielu rodziców, kiedy nie rozumieją swoich dzieci, ale też dla nas innych, którzy przeżywamy jakieś cierpienie, śmierć kogoś bliskiego, utratę czegoś. To też powoduje smutek, bo potrzebujemy większej miłości, żeby umieć to przeżyć, żeby zaufać Bogu, żeby pomimo tego krzyża, którego doświadczamy, ten smutek nas zaprowadził do zbawienia, jak powie święty Paweł w swoim liście. A więc czasem tak jest, że przeżywamy pewne straty, trudności po to, żeby nasza miłość dojrzewała. Po to, żeby w tym smutku, ale takim, który prowadzi do zbawienia, móc odnaleźć Boga. Wtedy jesteśmy zaproszeni, żeby bardziej szukać Boga, właśnie kiedy przychodzi smutek, kiedy przychodzi trud, kiedy przychodzi niezrozumienie, tak jak Jezus na krzyżu wtedy, pamiętamy, krzyczał: Boże, czemuś mnie opuścił? Gdzie jesteś? I szóste słowo: wina nie mają. Wina nie mają. Miłość, zanim wzniesie się na wyższy poziom, to musi umrzeć dla niższego poziomu. Zanim zniesie się na wyższy poziom, to musi umrzeć dla niższego poziomu. I tak zrobiła Maryja. Pamiętamy w Kanie Galilejskiej. To wina nie mają było bardzo ryzykowne. Myślę, że wiele mam dzisiaj by tego nie zrobiło, bo Maryja wiedziała, że z tym wiąże się to, że traci syna. Że przez te słowa, które zrozumiała, że ma wypowiedzieć jako matka Zbawiciela, jako matka Mesjasza, który ma wejść w swoją godzinę, zaryzykowała, powiedziała: wiem, że go stracę, ale to jest pora, żeby on zaczął wchodzić w tę godzinę. Ale gdyby się zdecydowała na to, że nie powie tych słów, że go zatrzyma dla siebie, to by straciła pełnię radości, to by nie dojrzewała w wierze. I tak czasem jest, że Bóg nas zaprasza do tego, żeby umrzeć na jakimś jednym poziomie w miłości po to, żeby pójść wyżej. Tak jest choćby w przypadku rodziców, kiedy trzeba ofiarować dziecko, oddać, żeby ono poszło dalej, żeby założyło własną rodzinę, żeby zgodnie z Bożym powołaniem poszło do zgromadzenia zakonnego czy kapłańskiego. Nie zatrzymywać dzieci dla siebie, bo to będzie nieszczęściem dla nich i dla nas. Pewna mama, która w Wigilię nie wpuściła swojego syna do domu. On się pokłócił ze swoją żoną i chciał przyjść do mamy na wieczór wigilijny, a ona zamknęła mu drzwi przed nosem i powiedziała: wracaj do żony, tam jest twoje miejsce. To jest ten moment bardzo ważny. Umieram dla tego poziomu niższego, żeby potem wejść na wyższy. I tak było. Maryja umarła w relacji do Jezusa, a zyskała nas wszystkich. To jest szkoła, której nas uczy takiej lekcji. I siódme słowo Maryi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Kresem każdej ludzkiej miłości jest spełnienie Bożej woli. O to chodzi w miłości. Żebyśmy wypełniali Bożą wolę, żebyśmy wolę, którą mamy, oddali Bogu. Mam moją wolę nie dla siebie, ale mam ją po to, żeby ją oddać Bogu. I to jest
każdy proces wychowawczy, on tak się ma skończyć. Kiedy się czasem zastanawiamy, jak wychowywać dzieci, w którym kierunku, o co chodzi w wychowaniu dzieci, w wychowaniu w ogóle człowieka, chrześcijanina, to odkrywamy te słowa Jezusa, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. O to chodzi, żeby dziecko odkryło wolę Ojca, żeby każdy z nas odkrył, że jego wola jest dla Boga w pełni. To jest bardzo trudne, ale wtedy jesteśmy naprawdę spełnieni. Maria pod krzyżem dopełniła swojego fiat z Nazaretu. Wypowiedziała bez słów do końca, niech mi się stanie według Twego słowa, niech się wypełni Twoja wola. Była jedynym człowiekiem na świecie, który wypełnił wolę Bożą od początku do końca bez żadnego sprzeciwu. Nie było żadnego takiego człowieka do tej pory. Oprócz Jezusa Chrystusa, który też był człowiekiem, ale był też Bogiem. A Maria jest jedyną. Więc warto patrzeć na każdy moment jej życia, na każde słowo, które wypowiada, po to, by się uczyć, że moja wola ma być oddana Bogu do końca. Dziękujmy Panu Bogu za ten czas, który możemy spędzić tutaj przed nią, przed Najświętszą Marią Panną Bolesną. Uczmy się stania przy krzyżu, którego do końca nie rozumiemy, ale też tak jak ona, patrzmy nie tak jak ci ludzie, którzy widzieli widowisko tylko, ale patrzmy na krzyż z tej drugiej strony, tak jak Bóg widzi, tak jak ona widziała. Przez takie okulary, którymi jest krzyż. Widzi się inaczej, bo to jest boskie widzenie. Wszędzie tam, gdzie inni widzą ruiny, klęskę, koniec, porażkę, Bóg już widzi zadatek zmartwychwstania. Tak patrzą ludzie wierzący. Tak patrzą ludzie, którzy chcą iść drogą Abrahama i chcą iść drogą Maryi. O to się módlmy w czasie tej mszy świętej. Wdzięczni Bogu za dar konsekracji tego Kościoła, przyzywając wstawiennictwa Matki Boskiej Bolesnej w setną rocznicę tego wydarzenia, zanieśmy wspólne błagania do naszego Ojca w niebie w intencjach Kościoła, świata i nas samych. Za Kościół Święty, a szczególnie za tę jego cząstkę, którą stanowi diecezja tarnowska, przeżywający piąty synod, by za przyczyną Matki Boskiej Bolesnej przemieniał się nieustannie na wzór Chrystusa. Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, przewodniczącego liturgii biskupa Artura, ojców redemptorystów i wszystkich kapłanów, by przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny Bolesnej cieszyli się opieką Ducha Świętego i Bożym błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Za wszystkich Polaków żyjących w kraju i poza jego granicami, aby wpatrzeni we wzór Maryi pokornie wypełniali wolę Bożą i służyli sprawie Królestwa Chrystusa na ziemi. Ciebie prosimy. Za członków rodziny Radia Maryja i wszystkich zaangażowanych w inicjatywy podejmowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam, by wstawiennictwo Maryi wspomagało ich w głoszeniu dobrej nowiny i krzewieniu chrześcijańskich wartości. Ciebie prosimy. Za polecany w intencjach tej mszy świętej oraz w ciszy naszych serc, by żyjący cieszyli się zdrowiem i Bożym błogosławieństwem, a zmarli radowali oglądaniem Pana Boga w niebie. Ciebie prosimy. Za nas samych, byśmy wsparci owocami Eucharystii zawsze wiernie służyli naszej Ojczyźnie i Kościołowi Świętemu,
a przez to zasłużyli na udział w Ojczyźnie Niebieskiej. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który chciałeś, by w dziele zbawienia człowieka wzięła udział Najświętsza Maria Panna, prosimy Cię, abyśmy przez jej boleści uzyskali życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. W procesji z darami liturgiczna służba ołtarza przynosi chleb i wino, które podczas tej Eucharystii staną się ciałem i krwią Pańską. W procesji przychodzą także przedstawiciele biur i kół Radia Maryja z parafii pod wezwaniem. Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej okolic, Miłosierdzia Bożego w Podłopieniu, Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, Świętego Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, Przemienienia Pańskiego w Jaworznej, Świętego Michała Archanioła w Złotej i Biesiadkach, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej, Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Wilkowisku, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jazowsku, Imienia Najświętszej Maryi Panny w Laskowej, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kruszlowej, Świętego Mikołaja Biskupa w Przyszowej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu. Każdy z nas może teraz swoimi ofiarami wesprzeć utrzymanie i rozwój Radia Maryja i telewizji Trwam. Ave Maria, Ave Maria.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, Twój Syn dał nam za Matkę Najświętszą Maryję Pannę, gdy stała pod Jego krzyżem. Przyjmij na swoją chwałę modlitwy i ofiary, które składamy obchodząc jej wspomnienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki i śmierci swojego Syna, spełniła się przepowiednia Symeona: miecz boleści przeniknął jej duszę. Ty jednak przemieniłeś jej cierpienie w radość i połączyłeś ją z Chrystusem w wieku istej chwale. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, obecnym wśród nas biskupem Arturem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o polecanych w tej Eucharystii, o zmarłych z naszych rodzin, zmarłych czcicielach Matki Bożej, zmarłych z rodziny Maryja i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym, z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem, patronem dnia dzisiejszego, ze świętym Janem Pawłem II, z błogosławionym prymasem tysiąclecia Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
Módlmy się. Przyjąwszy sakrament wiecznego odkupienia, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy, wspominając współcierpienie Najświętszej Maryi Panny, dopełniali cierpienia Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół, przez Chrystusa Pana naszego. Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa i uczy nas Jezusa, mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za to, że tu, w tym sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, mogliśmy się spotkać na Eucharystii, by uczyć się Jezusa. Dziękuję księdzu biskupowi Arturowi za obecność z nami, za modlitwę, za przewodniczenie tej Eucharystii i skierowane do nas tak piękne słowo. Dziękuję wszystkim kapłanom za wspólną modlitwę, posługę w konfesjonale i celebrę eucharystyczną. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za to, że wyraził zgodę na dzisiejszą transmisję. Dziękuję również za wszelką życzliwość wobec naszego sanktuarium, za koncerty, które tutaj się odbywały i były transmitowane przez telewizję Trwam, za transmitowanie gorzkich żali i mszy świętych z tego kościoła, a także za filmy o sanktuarium limanowskim, które zostały wyprodukowane przez telewizję Trwam. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Grzegorzowi, który koordynował dzisiejsze spotkanie i przygotował dzisiejszą transmisję, oraz ojcu Dawidowi, który dzisiaj jest z nami podczas tej mszy świętej i prowadził też spotkanie z rodziną Radia Maryja przed Eucharystią. Dziękuję Ojcze za Twoją obecność, życzliwość i za wspólną modlitwę. Wyrazy wdzięczności kieruję do dziewczęcej służby maryjnej, do służby liturgicznej, do działających przy naszym sanktuarium i występujących dzisiaj chóru chłopięcego, chóru męskiego, chóru mieszanego Canticum Jubileum i parafialnej orkiestry Dętej, zespołu smyczkowego, a także do pana Jacka Kowalczyka, wykonującego partie solowe. Dziękuję siostrom zakonnym i wszystkim, którzy pomogli nam przygotować i przeżyć to spotkanie. Serdecznie dziękuję wam, siostry i bracia, zgromadzeni w naszej bazylice. Dziękuję rodzinie Radia Maryja, słuchaczom Radia Maryja i telewidzom telewizji Trwam. Serdecznie zapraszam przy różnej okazji do naszego sanktuarium w Limanowej, do tego uświęconego miejsca, gdzie swój tron obrała Matka Boża Bolesna. Zapraszam także dzisiaj do wysłuchania w Radiu Maryja o godzinie 21:30, rozmów niedokończonych, które będą prowadzone tutaj w Limanowej. A teraz proszę ojca Dawida o słowo do nas, następnie księdza biskupa Artura o błogosławieństwo, po pieśni na zakończenie mszy świętej będzie pożegnanie cudownej figury i zasłonięcie. Siedem słów Matki Bożej. Jakże niewiele, jakże wiele. I pośród tych słów te, jakże mi się to stanie, mógł zapłać księże biskupie za to słowo, za słowo homilii. Spójrzcie, drodzy, nie dlaczego. Dlaczego mi się to stanie, tylko jak mi się to stanie. W naszym życiu faktycznie jest tak wiele pytań, dlaczego, dlaczego, dlaczego. Módlmy się, odmawiając tę modlitwę, którą macie, moi drodzy, rozłożoną na klęcznikach, tą modlitwą, która jest jakże bliska rodzinie Radia Maryja, o to, abyśmy potrafili pytać Matkę Bożą,
a przez nią Jezusa Chrystusa, nie tyle dlaczego, ale właśnie jak. Jak Cię kochać bardziej? Mężu, żono, jak kochać bardziej sąsiada, jak kochać bardziej swoje obowiązki, zajęcia? Panie Boże, jak Ciebie kochać bardziej? Niech ta modlitwa nam w tym dopomaga. Nie tyle dlaczego, co bardziej jak. A czas pokaże, dlaczego. Powstańmy. Maryjo niepokalana zawsze dziewicą, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji. Proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach. O Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. I słowami Ojca Świętego Jana Pawła II: Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Amen. Mam okazję, to jeszcze dwa zdania. Chcę podziękować obecnemu tutaj księdzu kustoszowi, prałatowi Wiesławowi Piotrowskiemu za zorganizowanie tego spotkania, modlitwy, za to, że przez tyle lat ostatnich starał się razem z parafianami o odnowę tej świątyni. Ona jest cudowna, piękna. Myślę, że to w telewizji jeszcze ładniej wygląda. I skoro mam okazję, to chcę jeszcze pozdrowić księdza prałata Józefa Porębę, który tutaj stoi obok obecnego proboszcza, mojego proboszcza. Kiedy tutaj przyszedłem na parafię 30 lat temu, on był wtedy kustoszem i prałatem i mówię, że to jest mój jedyny, najlepszy proboszcz. Dziękuję Bogu, że na początku kapłaństwa trafiłem właśnie tutaj, do tej parafii i pod jego opiekę też jako ojca, jako pasterza. Bóg zapłać. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.